Dobry wieczór Państwu. Jak sami Państwo pamiętacie, w wielu naszych programach nie moglibyśmy pominąć takich wspaniałych włodarzy naszego kraju jak Ślepy Ślepowrą czy Lech Elektryk. Ale cóż by było dopiero, gdybyśmy zapomnieli o Nonadzie, Migrancie oraz o Królewnie Elewie. O tym właśnie będzie dzisiaj nasz program i o tym, jakie cudowne obietnice mają dla nas. Obietnice to domena polityków, media są od tego, żeby te obietnice weryfikować stopień ich realizacji. Ale trzeba też pamiętać o tym, że ktoś musi mieć szansę na to, żeby te obietnice w ogóle spełnić. Dlatego nie można weryfikować kogoś, kto jest dopiero pierwsze dni w pracy. To prawda. Dlatego bardzo nas dziwi, że media mętnego nurtu tak chętnie weryfikują dokonania pana prezydenta Dudy, ale zupełnie zapomniały o weryfikacji 8-letnich dokonań Platformy Obywatelskiej. Dlatego postaramy się przybliżyć Państwu te dokonania, przypomnieć Państwu główne postulaty Platformy. Na początek może pan premier Donald Tusk. Będziemy wspierać przedsiębiorczość. Wreszcie zmienimy prawo. I to jest twarda zapowiedź, która przedsiębiorcom nie pomaga, a utrudnia ludziom działalność gospodarczą. Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Dotyczy to i musi dotyczyć wszystkich. I tych mniej zamożnych, i tych bogatszych. Wszyscy mają prawo do tego, aby państwo przyjęło wreszcie kierunek na obniżanie podatków i danin publicznych. Będziemy prowadzili tę... No, miało być dobrze, wyszło jak wyszło, ale przyznajmy, że przynajmniej jest jakaś konsekwencja w działaniach pana Tuska. Obiecał, że wyrzuci tego, który doprowadzi do podwyżki podatków w Polsce i faktycznie nie ma go już w rządzie. No, w zasadzie musiał jeszcze kogoś poprosić o pomoc, żeby dostać taką fuchę, no ale... Okej, okay, dotrzymał. Pomoc tutaj starszego brata z zachodniej granicy była przydatna. Nie, raczej starszej siostry. Donald Tusk to już prehistoria, mało kto pamięta, że był kiedyś premierem. Obecnie premierem jest pani Ewa Kopacz. Pani Ewa Kopacz w swoim ekspoze także obiecała wiele ciekawych rzeczy. Na przykład, na początek, wsparcie dla Ukrainy. Zobaczmy sam. Będę się angażowała we wsparcie prowolnościowych działań Ukraińców na każdym polu. Chcemy Ukrainie pomagać w transformacji gospodarczej, ustrojowej, wojskowej i politycznej. Panie i panowie posłowie. No jak widzimy, rzeczywiście tutaj obietnica została spełniona. Demokracja na Ukrainie rozwija się pięknie. Tutaj widzimy przykład działań demokratycznych ukraińskich demokratów. O, piękna tutaj, to taki historyczny skansen. Faszyzm wydawało się, że już jest takim ustrojem zapomnianym, a jednak na Ukrainie wraca do łask. To miłe, że Polska wspiera te działania. Ciekawe takie historycznie. Czyli obietnica spełniona, panie Macieju. Tak, jak najbardziej. Ciekaw jestem tylko, czy drugi wołn będzie też z kolejną propozycją. Tutaj pani premier się nie wyraziła. No, dzięki Bogu. Nie zapominajmy również o jej doskonałym promyśle i ciągnięciu właściwie całego pomysłu, który ma PO na solidarność energetyczną. Nasz kraj będzie zabiegać o to, by Unia Europejska wcieliła w życie ideę solidarności energetycznej. Dlatego też musimy aktywnie wspierać budowę Unii Energetycznej, zaproponowanej przez mojego poprzednika, a dzisiaj popieranej przez zdecydowaną większość europejskich liderów. Mamy kolejny wielki sukces. No to jest kolejna zrealizowana obietnica. Co prawda oznacza to, że nie możemy za bardzo wydobywać węgla, na którym leży Polska, ale mniejsza o to, liczy się solidarność. Koniec końców można zawsze wprowadzić nową ustawę europejską, gdzie polski gaz przestanie być zasiarczony, a stanie się najbardziej ekologicznym, jaki tylko może być na świecie, i wydobywać go na własny rachunek. Tylko czy to wtedy jeszcze będą polskie kopalnie? Dobre pytanie. Ale kolejny sukces rządu, tutaj nie siejmy czarnowictwa. Polacy jakoś mają problemy z wyciągnięciem wniosków z okresu II wojny światowej. Lanie dostaliśmy i od sojuszników, i od tych, którzy nas napadli. To prawda, wnioski z historii są bardzo istotne. Zobaczymy, jakie wnioski z historii wyciągnęła pani Ewa Kopacz. W obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie,
Tym ważniejsze staje się zacieśnianie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Dlatego mój rząd dołoży wszelkich starań, aby Stany Zjednoczone zwiększyły w Polsce swoją obecność wojskową. Pani... I kolejny sukces. Stacjonowało u nas 12 samolotów. Amerykańskich. F-16. Jastrzębi. Stacjonowało, bo już nie stacjonuje. Rotacja polega na tym, że ktoś przylatuje i odlatuje. Chciałbym tylko zadać jedno proste pytanie. Ilu żołnierzy musiałoby stacjonować w Polsce, żeby Polska miała jakiekolwiek szanse obronić się przed obwodem kaliningradzkim? Na pewno tylko... więcej niż 12. Proponowane 2 dywizje amerykańskie to jakiś pad. Pani premier Kopacz przeszła samą siebie i wytworzyła nową jakość, obiecując już coś na konto przyszłego rządu, rządu, który będzie rządził w roku 2016. To tak ciekawe, że musicie Państwo tego samodzielnie posłuchać, bez komentarza. Realizując ten cel, zwiększymy wydatki obronne, począwszy od 2016 roku do 2% PKB. Zapewni to dodatkowe 800 milionów złotych w 2016 roku i odpowiednio więcej w latach następnych na nowoczesny sprzęt dla Wojska Polskiego. Modernizując naszą armię, będziemy budować innowacyjny potencjał polskiego przemysłu obronnego. Bardzo fajna obietnica. Zachęcamy panią premier Kopacz, żeby obiecała coś na przykład na rok 2030. Albo 2157. Szanowni Państwo, moglibyśmy tak się bawić jeszcze godzinami, moglibyśmy godzinami kopać platformę, moglibyśmy przypominać o wyprawkach dla dzieci, moglibyśmy przypominać o laptopach dla uczącej się młodzieży i tak dalej, ale zamiast tego proponujemy coś pozytywnego. Mamy plan, który generalnie sprawdzał się wielokrotnie w polskiej historii i chcemy pokazać platformie, z czego powinna skorzystać. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. Dzisiaj nadawaliśmy z lat 90., stąd kolor, a w zasadzie brak koloru i jakość dźwięku. Zawdzięczamy europejskiemu projektowi Poznaj nowoczesne technologie. Słuchaj, panie kolego, słyszałeś, że poznańscy działacze platformy są oburzeni tym, że ten mistrz olimpijski startuje z jedynki? No ale co, że sportowiec poza układu? On... Nie, że nie umoczony w żadną aferę. Dobra.